Halo, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Forever. Zapraszam do kolejnego materiału na kanale. Ostatnio w filmie nie pojawiają się dosyć często, bo jest strasznie dużo roboty. A to Tarkowa się uczę, a to w, w cs tam też jest wiele rzeczy. W Diablo też trochę grywam i naprawdę, no, fajnie, że gdyby było jakby doba miała 48 godzin, to byłoby Git. Tak więc o aktualizacji już moi drodzy wiecie, jest tutaj spoko takich fajnych. Feature'ów, z czego aktualizacja właśnie systemu załogi teraz załogę można jakby resetować sobie, można zamieniać dowolnie właśnie swoje atuty i co najważniejsze tam jeśli wejdziecie właśnie przy zaraz wam to pokażę, jeśli wejdziecie sobie tutaj właśnie w załogę ta książka powinna wam akurat migać po wejściu w to będziecie mieli 80 tam parę dni na wymianę załogi dla każdego załoganta, który ma mniej niż 100% pierwszego atutu. Tak jak tutaj mamy akurat mam dwa razy braterstwo broni i dwa razy naprawa. Nie wiem, czy on tak powinno być same naprawa, a potem ewentualnie jakaś druga specjalizacja ten braterstwo broni. broni albo jak tam, jak tam kto chce. I tych wszystkich akurat. Z tych czołgów, tych niskotierowych miałem chyba 114 załogantów. Dostałem sporo, 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 sporo książek. O, tutaj akurat mamy właśnie, dostałem głównie książeczki szkoleniowe właśnie dla Niemców i tutaj podręcznik szkoleniowy. Zazwyczaj było, część miałem same te książki, do niektórych do dostawem akurat yy, te książeczki. Tutaj akurat mam 11. Więc myślę, że będzie spory upgrade do niektórych załogantów w niektórych tych, w tych czołgach. Francja na szczęście ma, czy na szczęście, no niestety ma, mniej niż mieć powinno. Także jeśli macie możliwość jakby wymiany tamtych załogantów, których nie używacie i wymienicie je na książki szkoleniowe, to zróbcie to. I to jest właśnie to, co, o czym mówiłem, czyli wszyscy, wszystkie Załogi działają na na 100% skuteczności. Pojęcie poziom głównej kwalifikacji został zmieniony na, dla jasności na skuteczność załogi. Kara do skuteczności atutu przy przeszkoleniu za darmo lub za kredyty stopniowo zmniejsza się wraz z zgromadzonym doświadczeniem. Czyli jeśli chcielibyście na przykład zresetować, macie tutaj darmowy kurs przyspieszony, minus 20% doświadczenia, czyli 20% z tego e, jakby atutu Wam zabiera, minus 10% za kredyty. Oczywiście Akademia Pancerna, no to wyzeruj z atuty bez utraty punktów doświadczenia za golda, jak najbardziej. No i macie też coś takiego jak rozkazy do przykwalifikowania i pozwala wyzerować wszystkie tytuły wybranego członka załogi, zużywa się po aktywowaniu, można otrzymać nagrodę za wydarzenie w grze, takie jak linia frontu, czyli to właśnie zdobywamy, moi drodzy, z linii frontu i specjalne właśnie bonusy na przeszkolenie dla nowych graczy, opcja zmiany kwalifikacji czołgisty przy przeszkalaniu właśnie za właśnie za kredyty. Równoważenie pojazdów 10 poziomu, właśnie jedną bądź dwie bitwy brakuje mi do Minotauro i będę chciał go przetestować. gram teraz tym dziewiątym Tierem i no tam widzę, że ludzie piszą do mnie, jeśli bitwę na przykład zrobię tam po 3, a raczej po 2,5-3, nawet 4000 tysiące uszkodzeń, pytają się czy, czy dalej jest, wiecie, playable czy Warto grać i tak dalej, no ja tam nie widzę zbytnią różnicy, no odbija, odbija odbija jeśli dobrze się wiecie tam ustawiacie, kontujecie, Ruszacie się tak żeby po prostu tych y, takich dwóch jakby punktów u góry nie przebił Super jeszcze nie, ale myślę że każdym z tych, z tych czołgów zagram jakieś dwie pitewki. I możliwe, że <coughs> powrócę jakieś e, filmy. Czy możliwe, że będą cztery filmy z każdym z tych czterech szoków, żeby pokazać, jak one mają się po. E, te dwa po nerfie, te dwa po e, buffie. Równoważenie map. Wiemy, jak to wygląda. I powiedzieć, że przerobili pięć map e, losowych bitew, by po, poprawić komfort rozgrywki. Komfort rozgrywki byłby taki, gdyby była jedna arta dla bitwy, w jakich wiesz, jeden. Jeden lajcik, czy tam dwa, przemysł przeszła bardziej znaczące zmiany, wprowadziliśmy też niewielkie poprawki do różnych pozycji, na nas mapach Karelia, Kopalnie, El Halów i Posterunek. Niektóre mapy w ogóle mi się nie pojawiają, mimo że nie mam żadnej mapy wykluczonej. Yy, natarcie, nat na, na, na natarciu jakoś nie za bardzo yy, grywam. Fajne, dodali właśnie tam taki DevCam i DevCam będziecie mogli yy, moi drodzy ustawić, już wam pokazuję, ustawienia ustawienia gry i to prawdopodobnie było. Macie tutaj właśnie w ogólnych ryb pośmiertne. I mam tutaj pokazany właśnie pokaż moment zniszczenia twojego pojazdu. Szczegółowo, ewentualnie jak tam klikniecie chyba lewym przyciskiem myszy, to możecie wtedy przejść na ten jakby krótki, szybki. I macie wtedy taki. Devkam tak jak akurat tutaj jest pokazane właśnie gdzie was przebił, jaka była penetracja, jakie było losowanie właśnie przy tym pocisku, ile mieliście akurat wtedy pancerza na tej części, do której zostaliście przebici. I to jest fajny feature, to mi się bardzo podoba, bo nowi gracze jakieś noby, boby wodowskie będą wiedziały na przykład jak, jak przebił, jak został, jak został zabity i tak dalej. Tylko na początku nie chciało mi się to aktywować, dopiero potem w którejś bitwie zaczęły mi się te powtórki uaktywniać Na początku było tak, że po prostu załatwił mnie czołg, wysadził mnie i było pokazane jakby wiecie takim aimlock na tym czołgu, że tam sobie przejedzie, przejeżdża, ten akurat się zabił i tyle Nie było w ogóle tego devcama, ale teraz ostatnio zaczęły mi się pojawiać Przerobione właśnie okresy służby kiedy macie akurat teraz okres yy, przebieg służby. I macie na przykład tutaj właśnie w yy, teraz w tym klanie mis misję okresu służby. Dostajecie właśnie takie, yy, takie punkty, punkty służby, które potem możecie wymienić sobie na przykład właśnie na, na tego karot 45. I tutaj odkrywacie właśnie sobie te te mapy zdobywaj punkty służby wypierając misje klanowe punkty służby służby do odkrywania, no przepraszam, regiony nie mapy, odkrywanie nowych regionów i zdobywania cennych nagród. Na koniec służby może otrzymać pojazd z dziesiątego poziomu, czyli w 10 poziom teraz nagrodą będzie ten karo. Te misje pierwsze zdobywacie, grając po prostu sami od 6 do 10 poziomu, natomiast od 8 od 8 do 10 macie tutaj jedynie w plutonie. Właśnie grając w plutonie lub wygraj bitwę grając w oddziale. Więc ewentualnie będziecie mogli nawet sobie od razu na początku jakiegoś randomat chyba zaprosić Plutonie, to będzie się wam liczyło. No i będziecie mogli sobie wtedy, wiecie, wbijać te punkty, odkrywać właśnie regiony. Każdy region z tego, co chyba widziałem był po 200. A no Nie, przepraszam, 350-500. Ostatni region. No to myślę, że tutaj będzie po prostu do, do fulla, jakoś do, do 1000. Każdy jest mniej więcej tam A. Tutaj jest 650 do 900, czyli 250 w górę. To zależy chyba od, od zadania, tak naprawdę, z tego co widzę. Także każdy region będzie do, po kolei. Nie będzie na przykład, można chyba z jedynki otworzyć na przykład piątego regionu, tylko każdy, wiecie, po kolei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Myślę, że to jest fa fajny dodatek do, jakby do klanu, żeby zachęcić ludzi do grania w plutonie. No, i teraz będziemy grali chyba z ruskimi. Teraz EU1 może wejść na EU2, EU3, EU4 i tak dalej. Także, no, czy to będzie dobre, czy to będzie niedobre, no nie wiem, sami powiedzcie. No i też weszła aktualizacja sklepu za obligacje, gdzie dodano chyba nowy czołg, ten obiekt 268, opcja 5. No, i oglądam filmik z skillach, że ten czołg działa, ma takie sobie. Jeśli chodzi o pancerz, to też jest taki jakby, jakby to powiedzieć, mech. I to jest, już wam pokazuję, to jest ten, że czołg, no alfę ma jaką mam 750, czyli bardzo, 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 bardzo dobra. Penetracja na goldzie wyśmienita, ale granie na wieżę, no jest niemożliwe przez to, dolna płyta też jest papier. Górna płyta, no w zależności od kontu. No. Skill grał tym czołgiem, ja tylko oglądam jakieś recenzje, więc no nie jest to czołg, za który można byłoby wydać te 15 tysięcy kredytów. On chyba 15 tysięcy obligacji, on kosztuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że było chyba 15 tysięcy. Tak, 15 to już lepiej sobie kupić chyba tego gwardzistę Ewentualnie któryś z tych czołgów, które ja mam, właśnie, czyli ten 252U, M60, ewentualnie ten 121B, już tak rzutem na taśmę. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. Dodali właśnie też nowe drzewko czołgów. Niszycielów czołgów. Prawdopodobnie też będzie kiedyś jakiś, jakiś lajcik dojdzie, i możliwe, że arta, ale polska arta. No, będzie, będzie grubo, będzie grubo. No i zacząłem sobie. E, robić e, tą, To drzewko Z błyskawicą tyle to też co po YouTubie Damage w zależności właśnie od, e, od odległości Penetracja Na HEku Bardzo dobra tam chyba było im dalej Tym Większy damage o ile dobrze pamiętam średnie uszkodzenia z 50 metrów i średnie uszkodzenia z 500 metrów Przepraszam właśnie im bliżej tym mocniej walicie, ale za bardzo on jakby armora chyba nie ma, więc ciężko grać, wiecie, ciężko grać w praktyce z bliska na używając pancerza, jak on tego pancerza nie za, nie za bardzo posiada. Widziałem właśnie tam kilka bitew od Skila, no i faktycznie ciężko się grało, no wiecie, uszkodzenia być były, ale faktycznie z tym z tym pancerzem no nie jest jakby najlepiej, ale to wiecie jest pier Pierwszy, jakby spotkanie, z pierwsza syczność graczy z tym czołgiem. Już widziałem na bitwach dziewiąte Tiery, także będzie, będzie fajnie. No i zobaczymy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Z mojej strony. Tyle. Trzymajcie się. Elo.